26 listopada 2019 roku. Witam serdecznie widzów, czytelników, słuchaczy Forex Klubu. Piotr z tej strony się kłania. W dniu dzisiejszym spojrzymy sobie na Basic Attention Token w notowaniach z dolarem, czyli porcja związana z rynkiem krypto. I wygląda to bardzo ciekawie z perspektywy najbliższych dni, i biorąc pod uwagę tą rozlaną krew na rynku krypto, z którą mieliśmy w ostatnich dniach do czynienia, to w przypadku Basic Attention Token, w przypadku BAT, kwestia ewentualnego ryzyka do potencjału, który tutaj mamy, wygląda zachęcająco. No, co by nie powiedzieć. Poziomy, na które będziemy zwracali uwagę, to będą poziomy zbliżone do 30 centów, 32 centów, ok? Czyli to, co widzimy z lewej strony, poziomy, z którymi wcześniej kilkukrotnie popyt miał rzeczywiście problem i ostatni raz, jak tutaj na tych poziomach byliśmy, to tego typu zachowanie miało miejsce, oddaliśmy z 32 16 i wylądowaliśmy na 16. Ok, natomiast co sprawiło, że tutaj zwróciłem uwagę na Basic Attention Token, biorąc pod uwagę ostatnie zachowanie? A mianowicie kwestia, jeśli popatrzymy, podoba mi się kwestia tego, że być może rynek wyrysuje jeszcze raz to samo, co wyrysował na przestrzeni ostatniego tygodnia we wrześniu do, powiedzmy sobie, do przez miesiąc do końcówki października, ok? A mówimy tutaj o tym, co jest zaznaczone. Czekajcie, zrobimy sobie lekki porządek na tym wykresie. Ok. No i pytanie, czy w tej chwili coś podobnego będziemy rysowali na ten moment. Jest kilka rzeczy, które mnie osobiście bardzo się tutaj w tym przypadku podobają. W przypadku tych podobieństw. Przede wszystkim, jeśli popatrzymy na jakość spadku, bardzo podobna, dystans również bardzo podobny, ok? Czyli zmienimy sobie kolor na żółty, chodzi mi o te cofnięcia, ok? To, które miało miejsce w końcówce września, z tym, które miało miejsce teraz w ramach tej ostatniej wyprzedaży na rynku krypto, ok? Teraz kwestia konsolidacji, ok? Zatrzymanie nastąpiło w dość ciekawym miejscu, bo zatrzymanie nastąpiło z perspektywy intraday w ostatnim miejscu słabości. Kolejna ciekawa rzecz. No i teraz kwestie tych dwóch elips, czyli kwestie tej konsolidacji. Czekajcie, to muszę usunąć, żeby pokazać, o co mi tam dokładnie, co mi dokładnie chodzi po głowie. A mianowicie coś na wzór podwójnego dna, coś na wzór podwójnego dna w bardzo logicznym miejscu, jeszcze raz przypominam, no i to cofnięcie. I tutaj to cofnięcie najprawdopodobniej miało miejsce, czy ma miejsce na chwilę obecną. W związku z czym próba podejścia pod Basic Attention Token poniżej 20 centów, pomiędzy 20 a 19 centami, ze stop lossem pod 18 centami, 18-20, 18 centów i z celem w okolicach 30-32 centy, teoretycznie mogłoby być rozwiązaniem, i tutaj z perspektywy matematyki, z perspektywy tego potencjalnego AR, no sytuacja ma szansę być po stronie kupujących. Zróbcie własny research,
Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć. Thank you.